Witam serdecznie. Kolejny materiał na kanale. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon. No i zobaczcie, kogo my tu mamy na tapecie, na pierwszych stronach gazet, na okładkach. Jak zwał, tak zwał. Mamy Renfri, nowa karta. To jest w ogóle taka karta, której można naprawdę. Niewyczerpany potencjał ma tak naprawdę. Można budować deki i budować. Nie ma. No tak naprawdę nie ma nic. Nie ma ograniczeń dla tej karty, tak mogę to powiedzieć. Renfri, rozmieszczenie, jeżeli twoja talia startowa liczy 25 lub więcej jednostek, utwórz klątwę, która zastąpi umiejętność dowódcy, następnie utwórz błogosławieństwo i nasyć nim umiejętność dowódcy. W prostych słowach, musimy mieć co najmniej 25 jednostek, no trochę warunek taki, troszkę czasami można powiedzieć, że ciężki, ale w zamian za to zastępujemy umiejętność lidera, czyli używamy naszego lidera kiedy chcemy i potem jak mamy go użytego, albo i nie, ale lepiej jakbyśmy już go użyli wcześniej, tworzymy klątwę, czyli jedną tutaj z tych umiejętności, którą widzimy. I to będzie nasz nowy umiejętność, nasza nowa umiejętność lidera. Ponadto następnie tworzymy błogosławieństwo, która zastąpi pasywną umiejętność lidera, czyli nasz lider będzie klątwą, czyli klikamy na przykład wzmocnić sojuszniczą jednostkę wartość jej siły bazowej. A następnie, nawet jak użyjemy tą umiejętność, to dalej działa nam jedna z tych pasywnych umiejętności, na przykład po wykorzystaniu umiejętności swojego dowódcy zagraj jednostkę o najniższym koszcie werbunku. Klikamy, wzmacniamy tą o siłę bazową, potem gramy jakąś czwórkę stali, no i jest miazga. Naprawdę tutaj chore kombinacje można tworzyć, ale z czym gra dzisiaj Renfri? Gramy z asymilacją. Gramy z asymilacją. No cóż mogę powiedzieć. Któż by nie chciał zagrać dwa razy Renfri? Trzy razy Renfri. Ta Renfri będzie hulać i hulać dzisiaj po rankedach, więc przyszykujcie się na Mistrzynię Tortur, Artauda Terranowe i na Przeherę. Zapraszam do deczku. Deczek, no to jest taka typowa asymilacja, można powiedzieć, no niekoniecznie, no bo jak widzicie nie mamy żadnego specjala. Nie mamy żadnego specjala, no bo gramy Renfri, musi być 25 jednostek. Ktoś się pyta, no to co tu robi Jan Kalwejt? Co tu się w ogóle dzieje? No właśnie, Jan Kalwejt jest ważny tej talii, dlatego że, no wiadomo, układa te karty od najwyższego do najniższego. Problem jest taki oczywiście, że nie gramy żadnej taktyki. I nie mamy tak naprawdę kontroli nad tym, gdzie ten Kalwejt będzie. Może być na szczycie, może być na spodzie. No i no to już trudno. Z pomocą temu przychodzi nam Przeklęty Zwój. Oraz no Maxi. Maxi, która jest tutaj fajną alternatywą. No bo jak dobierzemy Kalwejta na rękę, no to jest naprawdę mamy to, co chcemy. Jeżeli nie i zaczynamy, no to mamy Przeklęty Zwój, możemy go sobie dobrać w każdym momencie w pierwszej rundzie. Jeżeli nie, no to mamy tą Maxi, która tam jakokolwiek możemy zaoperować, zobaczyć gdzie ten Kalwejt jest. Możemy przetasować dalej, jeżeli on jest za daleko. Miałem w pierwotnej wersji tutaj jeszcze Tris Motyle zamiast Wilgefortza. Tylko że problem z tym był taki, że to było strasznie wolne. I no, mieliśmy trzy tutory, mieliśmy Przeklęty Zwój, Maxi i jeszcze Tris, no i to nie grało się tym jakoś tak mega korzystnie. Także zamiast tego wrzuciłem Wilgefortza, który naprawdę robi robotę. Bo tutaj ta sława, czy jak to tam się nazywa na rycerzach, te jednostki w harmonii, to wszystkie wysokie jednostki będą hulać po rankedach. No i myślę, że Wilgefortz się będzie przydawał, nie będzie się nudził na pewno. Gramy Artauda Terranowe, bo no wiadomo, asymilacja. Idealnie, jeżeli trafimy na jakąś Renfri, jeżeli widzimy na przykład, że rywal gra Renfri, albo jak możemy rozpoznać, że rywal gra Renfri, na przykład po jej handzie, która ma ten sam wymóg. Jeżeli jest 25 jednostek lub więcej, to ona wzywa się z deku, czyli obie te karty się wzywają z deku. Więc jak zobaczycie, że ktoś gra handze Renfri i wzywa się druga, to wiadomo, już powinien przeskoczyć tutaj pstryczek, że taka Renfri w deku pewnie jest. Więc wtedy najlepiej zostawić sobie na nią Mistrzynię Tortur albo Zdrajczynię Natanet. Dajemy szpiega, no nie mamy cięcia trawy, nie mamy coup de gras. Musimy bazować tylko na Artaudzie. Ponadto bratem wiadomo nasze silniki z asymilacją. Runiczny czarodziej, który tu jest naprawdę niezastąpiony. Już wcześniej grał w asymilacji, ale teraz ma dodatkowy atrybut. No bo po pierwsze, oprócz tego, że tworzy runę, daje nam 5 opcji utworzenia. Działa to fajnie z liderem, owszem. Możemy podejrzeć 5 kart zamiast 3 rywala z ręki. Ale dodatkowo działa to z Renfri. Renfri również ma umiejętność utwórz. Czyli podglądamy sobie. Ona ma tutaj 7
klątw i przekleństw, czyli 7 grzechów głównych, 7 błogosławieństw. I podglądamy sobie nie 3, jak w pierwotnej wersji, tylko 5, z czego jest większy wybór na to, że dostosujemy sobie coś idealnie pod nasz matchup. Jakie to są klątwy, możecie sobie przeczytać na was na karcie. To jest wszystko dopisane, nie będę się w to zagłębiał. Pewnie nie jedna osoba na YouTubie już omawiała te karty neutralne, także ja tego robić nie będę. No i co, mamy 5 opcji z 7, to jest naprawdę bardzo dużo i mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że trafimy coś, co się nam przyda. Ponadto, no, jak widzicie, Angoulême. Co oprócz Renfri dominuje w tym sezonie? Scenariusze. Scenariusze to musi być Angoulême. Musi być Angoulême. Jeżeli nie chcecie grać Angoulême, możecie wrzucić sobie na przykład... Ja tu myślałem jeszcze nad Joachimem na przykład. Żeby to też jakaś tam wyciągarka była. No ale ja musiałem pójść w Angoulême i ta Angoulême naprawdę się sprawdza. Naprawdę daje radę na te scenariusze. Potrafi je wyciągnąć. I no co, mamy asymilację, więc możemy sami odpalić ten scenariusz. Wiadomo, nie mamy tutaj żadnych poselstw czy innych testów lojalności, ale mamy, no, mamy Bratensa, mamy tego Terranowe, jak nie będzie Renfri, mamy Artoriusa, wszystko może, wszystkim tym możemy stworzyć sobie agentkę księżnej, mamy własną agentkę księżnej i jakoś tam te scenariusze możemy sobie odpalić po swojemu, nawet tym runicznym czarodziejem z tej runy możemy poszukać czegoś, co odpali nam scenariusz. Naprawdę to jest bardzo przydatne. No i możemy zaskoczyć rywala, wygrać z nim tą swoją, jego własną bronią. Ponadto mamy Mistrzów Plag do odchudzenia. Wiadomo, tutaj nie mamy nic do odchudzenia, więc przydałoby się mieć coś. Mamy blok, mamy tą Maxię, o której mówiłem. Dwóch cesarskich praktyków i to jest ciekawa opcja. Bo pierwotnie wrzuciłem ich tutaj, żeby była jakakolwiek asymilacja, no bo szukałem jakichś brązów. I wydali mi się najlepszą opcją, ale odkryłem ich ciekawe zastosowanie. Otóż oni na rozkazie tworzą sobie ostatnią kopię bazową, ostatnio przeniesionej przez rywala karty na cmentarzu jego. Czyli na przykład, zobaczcie sobie, jeżeli rywal zagra Oneiromancję, to my sobie klikamy chociaż jednego praktyka i mamy własną Oneiromancję. Coś, czego nie mogliśmy wsadzić wcześniej ze względu na Renfri, teraz możemy sobie stworzyć na własnym nasz detali. Może być co nie wiem, cokolwiek. Oneiromancja, dekret, Sirocco. No, od wyboru do koloru naprawdę to jest takie ukryte zastosowanie, które naprawdę może się przydać. Albo jakiś silnik, cokolwiek innego. Możemy sobie stworzyć coś, no mówię, jakiś specjal, artefakt, cokolwiek, coś, co nie pozwalało nam dodać tego do naszej talii przez tą Renfri. Teraz praktycy nam to umożliwiają, więc spoko, naprawdę ciekawe zastosowanie. No i mamy zestaw brązów. Wiadomo, mag zabójca z mistrzem plag, agentka księżnej, mamy żółwika, no bo 7 punktów zawsze spoko, mamy wiewiórę. Nie zmieściłem Xaviera, zmieściłem wiewiórę, zawsze coś można wygrać z cmentarza. Mamy zdrajczynię na tanet, żeby tych szpiegów dla Artoriusa, dla Artauda, nie dla Artoriusa było trochę. Emisariusza pod Bratensa, no i mamy dwóch iluzjonistów. Przydają się czasami, przydają się naprawdę, można sobie stworzyć jakąś kopię fajną, jakąś szóstkę, siódemkę, teraz ta pokrzepienie czasami grywa. Grywają korsarze, grywa ta Hansa Renfri, to 6 punktów z cmentarza zawsze spoko. Więc myślę, że naprawdę można tutaj się pobawić fajnie tym deczkiem. I co ważne, powygrywać, no bo ja wygrywałem tym, zagrałem tym łącznie 6 gier. 5 do 1 miałem bilans, przegrałem raz. Czy mnie przegrałem, to była wersja testowa jeszcze. Pamiętam, że grałem wtedy jeszcze tą Tris Motyle. Na grach rankingowych nie przegrałem jeszcze. Grałem bodajże 3 albo 4 gry rankingowe, wszystkie do zera wygrałem. 4 albo 3 do zera. Plus tam 3 gry treningowe. No naprawdę bilans... No nie zagrałem tym dużo, ale czułem, że da się tym wygrywać naprawdę z mocnymi taliami. I frajdę mi sprawiało granie tym, więc... Myślę, że spokojnie mogę tą talię polecić. Link do niej będzie w opisie. No a ja teraz co? Zapraszam was na gry rankingowe. Zobaczcie, jak mi szło od samego rana. I co? Ile meczów wygrałem? Jakie wygrałem? Z kim grałem? Czy te nowe sceny grywają? Czy Renfri gra? Czy da się zagrać więcej niż jedną Renfri? Odpowiedzi szukajcie już od tego momentu. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Czy mnie słychać? Zaczynamy pierwszy mecz w nowym sezonie. Renfri kontra coś na odliczeniu. Czyżby to było coś oldschoolowego? No i zobaczcie, co tu mamy. Renfri już
nas aż się garnie, zobaczcie, na samym szczycie talii naszej była, aż się garnie do rozgrywki. No niestety, Mag Zabójca również się garnie, ale jego nie chcemy. Dobrze, że mamy jednego mistrza plag tylko. Zobaczmy, czy to będzie standardowa wersja, tą, którą znamy z poprzedniego sezonu. Na razie nic nadzwyczajnego. Oczywiście kopiować tego nie mogę, bo nie mam monetek. I tak, kiedy chcemy tą Renfree używać, bo idealnie asymilację lidera trzymamy aż do samego końca. Którędy do portu? Aż do ostatnich 3-4 kart rywala. No ale tu jest problem, bo... Wina z tego już nie będzie, ani nawet kompostu. Chcielibyśmy to zagrać szybciej, żeby tą Renfree mieć już aktywną. I tutaj jest taki mały konflikt interesów. Jeszcze do końca tego nie rozgryzłem, kiedy jest idealny moment na skorzystanie z lidera. Czy trzymać i to, i jego, i Renfree do końca, czy... No jakby tak dodać inny składnik aktywny? I na razie nie mogę nic kopiować od niego. Nic nie działa. Jest to wersja bez tej jej Hanzy, więc w ogóle Artorius bardzo fajnie gra z tą Hanzą Renfree, bo może stworzyć sobie jedną kopię i wyciąga dwie pozostałe z talii. No i chyba trzeba zacząć jakąś asymilację, bo Vilgefortz w Gula z Areny to jest troszkę biedny Vilgefortz, nie oszukujmy się. Będzie wasz mość zadowolony. No właśnie, możemy albo zrobić sobie czarodzieja uciekiniera, albo praktyka cesarskiego pod asymilację, tylko że... Dobra, spróbujmy z tym praktykiem. To nie będzie boleć za długo. Bo to i tak on zaczynał, nie my. Bo szkoda, że nie ma Calveita. Szkoda, że nie ma Calveita. Okej, okay, idzie tu coś. Jeden lider. Bank? Już banku będzie szukał czegoś? Max Salamandry, no tak, haracz dostał większy. Tego zaklęcia nauczyłem się w Zerikanie. Haracz dostał większy i od razu problemy. To ja bym to zablokował bardzo chętnie. Alba! Okej. Nie wiem, czy to nie jest konieczny pas, bo Vilgefortz w tą dyszkę. No tutaj są, zaczynają się schodki. Niech będzie. My szukamy Calveita. Poprosiłbym Jana Calveita. Jan Calveit. Pięknie doszło nawet bez Calveita. Jak teraz nie dobiorę go, to już bez sensu będzie go grać w rundzie trzeciej, chyba że będę zmuszony. Okay, zobaczymy, czy on po prostu rzuci kartę i spada. Ja rzucę Maxi. Jaka na samej górze jest. No nie. Ale ja już go nie potrzebuję w trzeciej rundzie. Ja już go nie potrzebuję w trzeciej rundzie. Potrzebuję Bratensa wtedy. Więc ja to przetasuję sobie. Mag Zabójca na spód. Okej, gramy to. Pędźcie bezbożnych nieludzi. Co on tu ma za brązy? Zobaczymy, kto będzie śmiał się wstać. Okej, będę musiał za chwilę rzucać moje asymilacje i maga runicznego. Zatrzyjcie mu kaptur! Uszy urznijcie! Wszystko wysłanie herezji. Czy lubię się znęcać? Może troszeczkę.
Okej, wciąż jesteśmy w bliskim zasięgu tego, co tu się dzieje. Tylko, że on wciąż nie rzucił nic mocnego, jest junior. No dosyć już tego. Kto chce smazać swoje winy, niech pierwszy rzuci kamieniem! Koran Anis. Oczyść jednostkę nie. Stworzyłbym sobie... Moja misja. Wtykać nos w nie swoje sprawy. Mam jedną monetkę. No chyba nie potrzebuję jej na nie, bo nie potrzebuję jej, żeby czegoś tutaj używać z niej. Okej, ten junior już tutaj się pałęta. Ten się płomieniom mnie pokłonił! Okej, no to wzmocnił juniora, to leci Wilgefort. Bez żadnej dyskusji. Może żebrak wyleci? Też dobrze wyleciała Filipa. Ale będę musiał chyba zużyć Terranowy. Jest Jakub. Dobra, on będzie leciał 2 do 0. Odejdź. Więc ja zrobię w ten sposób. Ból uszlachetnia, mój miły. Kiedy więc z tobą skończę, będziesz praktycznie hrabią. On tu ma jeszcze Morelsa i Cyrusa. No mi Morels nic nie robi. Zagram sobie Cyrusa. Wieczny ogień oświetli mi. Tak ty! Złożyłeś już ofiarę? Kupę sobie ze strzały zaczcie! Cyrus i Morels, okej. Okay. Co ja muszę rzucić? Czy Renfri wystarczy? Musi wystarczyć. Nazywali mnie dzierżbą. Chcesz wiedzieć dlaczego? Zadaj 7. Zadaj wszystkim 1. Mocniej sojuszniczą oświaty siły bazowej. Zniszcz wrogą jednostkę 10 lub mniej. Wrogie jednostki. Chyba wezmę to zadaj wszystkim wrogim jednostkom. Tu będzie Cyrus. Z każdym razem, gdy spasujesz. Okej, to mi się przyda. Okej, wezmę sobie to. No i jako tako uciekliśmy. On tam ma Cyrusa. Ja bym chciał Bratensa dostać. Maga za mistrza plag. No i coś ciekawego. 2 razy. Ojej. Ojej, ojej. Teraz przychodzisz do mnie. Okej, jest Bratens, wow. Wybaczę ci. Tym razem. Tak, Bratens. Cesarski praktyk. Ogień oczyszcza. Kto chce zmazać swoje winy, niech pierwszy rzuci kamieniem! Nie wyrywaj się, nic ci to nie da. Okej, twórca mutantów. Widoczny z tych. On tam ma jeszcze Morelsa, nie? Pionowe źrenice. Dobra, ja gram Terranowe już teraz. Jakuba. Słysz mi. Bezmocnicy! Idziecie od mego miecza! No i to będzie ciekawe w sumie, czy on to zrobi. Ma tą świecę nieszczęsną i tego lidera. Tylko, że ja też mam całkiem niezłego lidera. Trzeba było się uczyć otwierać portale! No właśnie. Nie będę brał Inkwizytora, bo to jest świetny target dla Morelsa chyba, nie? Sobie zniszczę tą jednostkę i po prostu on mi zniszczy Inkwizytora. Więc będę musiał chyba wziąć płomiennego kaznodzieję. Beakdejmer, NSAF.
nie wiem, zablokuję mu rząd już. Każdy ma jakiś sekret. Porzućcie fałszywych bożków. Okej, okay. Mogłem zostawić sobie tego coina dla nadziei. On ma bank, no i wygląda to całkiem nieźle. Wygląda to całkiem nieźle, mam magistra, tylko że ja mam strasznie mocnego lidera. Jemu został tylko Morels. Jaśnie pani, to się nie spodoba. No i to wygląda... Patrzcie, co tu się dzieje. Potężna Renfree z lidera i jeszcze 5 punktów, no i chyba wygrywamy. Chyba wygrywamy. Bo on mi niszczy teraz 8, to jest 12 punktów, nie wiem w sumie. Wieczny ogień, no! Ten się no. Płomienią mnie pokłonił! No i co? I wygrywamy, 2-1, ale wygrywamy. Nie powiem, że było łatwo, ale z metą z poprzedniego sezonu udało się poradzić sobie za sprawą głównie, można powiedzieć, Renfree. Także widzicie, trzecia ranga. Wbijamy z powrotem nasze pro. Po szczebelkach do celu lecimy na następny pojedynek. Okej, okay, Areshtos. Naprzód, synowie Nilfgaardu! Los Areshtos. Mam... Oj. Rywal chyba nie dobrał, albo nie, albo coś tu się stało. No dobra, relikty. Kurczę, też może być Renfree, bo widziałem już, ludzie sklejali sobie deczki właśnie takie z Renfree pod relikty. Na mocy natury. Jest Calvate, świetnie. I jak to jest Renfree, to nie będę potrzebował Angulem. Więc zawsze mogę ją sobie wyrzucić ze zwoju. Wiewióra może się przydać. Szukałbym chyba Vilgefortza. W tą, która wie ewentualnie. Wywalę Artauda, bo mam Calvate'a. Nie potrzebuję go w pierwszej rundzie. Okej, okay. Albo to nie jest Renfree. Jakiś scen może? Jakiś scen. Jak to jest scen, to ja mam jeszcze Angulem. Więc na razie nie będę tutaj tykał nic. Po prostu zacznę sobie z Calvate'a. Wybaczyć. Tym razem. Już mamy Renfree na górze, mamy Artauda, mamy runicznego, larwa Endriagi. No to musi być scen w takim razie. No i czemu ja w ogóle mówiłem, że wywalę sobie Angulem z dekretu, przecież tego z zwoja, jak to on zaczynał? Okej, troszkę mnie tutaj poniosło. Okej, w takim razie... Niech będzie praktyk. Pusteczka szeroko. Niech będzie praktyk. Okej, no to to musi być. Okej, dwa razy, dwukrotne pokrzepienie. I właśnie ja mam problem z tym pokrzepieniem 2. No bo ono... Ono nie zwiększa sufitu, do którego możecie dojść, tylko powoduje, że do tego maksa dojdzie się szybciej. Ale jak masz pokrzepienie 2, no nie wiem, nie jestem przekonany do tej mechaniki jeszcze. Tylko, że niepotrzebnie mu to ułatwiam, nie? Zmniejszam mu tę siłę, ale odchudzić się zawsze warto. Naked Wojownik, jest zreworkowana karta. Ładnie to wygląda. Dobra, tutaj lecimy. W takim razie... chyba po prostu. Z żółwika na razie. Wciąż go przebijamy na równych. Jest świnka, okej. Okay. Świnka to jest... Świnka to jest świetny target. Może troszeczkę. Dla naszego Artauda.
Przeklęta Damoklen, tu ma całe pokrzepienie. Bądź ze mną, mój panie. Bliżej, bliżej. Już, już, bliżej, bliżej. No i teraz pytanie. To pokrzepienie naprawdę fajne punkty może zrobić. W sensie, jeżeli mamy dużo tego pokrzepienia, co ten dodatek nam wprowadził właśnie, mamy dużo pokrzepienia, a nie, że to pokrzepienie jest na kilku jednostkach, na przykład 2 czy tam 3. Jak masz cały stół w pokrzepieniu, to jeszcze jest całkiem w stanie fajne punkty zrobić. Czy ja będę miał sabat w ogóle? Będę miał sabat. Przecież w sumie wolałbym zostawić Bratensa na ewentualnego scena z Angulem. Zagram może po prostu Maxi. Wtedy się wyrówna. On będzie miał plus 2 i zagram Wiewiórę. Nie zwykłam dawać nikomu drugiej szansy. A nie, nie mogę zagrać Wiewióry. Okej, dobrze, że on gra jeszcze Gryfa. Dobra, Gryf to będzie pod Mamunę chyba. Dobra, ja spadam. Gryfa chyba mu wygnam. Po prostu tą Wiewiórą. To jakaś Mamuna będzie, to będzie nieprzyjemne. Wydaje mi się, że to może być... Kurde, dalej nie wiem, czy to jest Renfri, czy to nie jest Renfri. Okay, problem teraz mój jest taki, że ja mam zbyt mocne karty. Ja chyba to zostawię. Bez Artoriusa, bez Wilgefortza. Jak nie wybliduję, żeby mi coś zostało na ostatnią rundę. Gra larwę. Wywalę mu tego Gryfa. Dobra, Necker Wojownik. Trzeba go przestraszyć. Potrzebujesz czego, wujciu? Przestraszmy go w takim razie. To tylko nożyczki. Niech spada. Angulem w akcji, czyli to nie jest Renfri jednak. Stwórz najpierw damę, potem za każdym razem, gdy jednostka nie aktywuje pokrzepienia, wzmocni ją najpierw o 2. Aha. No Mamuna niestety. Już w sumie ten Necker też nie jest najgorszy. Ale w Świnie też może być. No dobra, no to ja gram. Szukamy czegoś z pokrzepieniem. Nie ma nic, niczego z pokrzepieniem. Kurczę, niedobrze. Dobra, to zagra po prostu Alpa. Jest Kościej. Jest Pan Drapak. Kościej czy... Dobra, zwróćmy drugiego scena. Szkarłatna suknia, szkarłat na dłoniach. Wygrywamy kartę, bo on ma krwawienie, jeszcze nie ma sabatu. Dzięki. No i teraz tak, Renfri. On tam miał tego kurde kota głupiego, czy głupiego. Fajną ma animację, ale ma bardzo słaby sobą premkę. Więc nie polecam. Tak w ogóle karty z tego dodatku mają mega cienkie premki. Czy to wszystko, co chcę? Chyba wszystko. Zdrajczyni, czy chcę? Czy wolę tutaj coś? Chyba wolę coś innego zamiast zdrajczyni. Na przykład praktyka. I teraz tak, z Renfri. Zagraj brązową jednostkę z ręki, dobierz dowolną jednostkę. Myślę, że to 7 albo w to będę, w pychę albo w gniew będę celował.
Ale najpierw... Najpierw praktyk. Żeby jakaś tam asymilacja dla... W sumie dlaczego? No szkoda, że mnie zmusił do tego lidera. Zatęcz za mną, mój panie. Niech będzie Renfri. Zadaję wszystkim wrogim jednostkom jeden punkt obrażeń. Chyba nie. To tylko ułatwia mu pokrzepienie. Zadaj 7 punktów obrażeń, to już bardziej. Tuż kopię bazową wrogiej. Stworzył sobie kościeja. Czy ten kościej mi... Kurczę, nie mam nic takiego, co by aktywowało to pokrzepienie, nie? Mocniej nie. Okej, wezmę po prostu to. Po wykorzystaniu dowódcy zagraję najniższym koszcie wyrybunku. Zmień siły najsłabszej o 12. Okej, niech będzie to. Jest pan Drapak. Pan Drapak. Co to jest? Pokrzepienie, zmniejsz swoją jednostkę o połowę i zniszcz... Okej. Okay. Czymże jest prawda, jeśli nie iluzją? Proszę zaczekać, proszę o możliwość, nie nadążam. On ma tego w kościeja tam jeszcze, nie? Więc w kościeja poleci od razu klątwa pychy. Najpierw to, żeby było ustawić na 12 siłę tej dwójki. Niosę śmierć. Całkiem dosłownie. Okej, 12 dla maga zabójcy, żeby on tylko nie miał... Ej, czy ja może sobie... Mogę kościeja swoje do siebie przywołać? Nie, to byłoby głupie. Musiałbym niszczyć sobie jednostkę i tak nie miałbym odpalić tego. Okej, odpala pokrzepienie, jest gryf drugi. Ale to wciąż chyba za mało będzie, chociaż ten kurde kotak. Ten kotek może mu zrobić mecz ładnie. Ale on już nie ma. No to ja to wywalam, sorry. Mylisz niebo z gwiazdami. Ja to wywalam. Nie będzie mi tu kot się panoszył. Został mi Braten z Iterranowa i mam przewagę na równych kartach, więc myślę, że to jest spokojnie do wygrania. Neuromancja. Do Neuromancji. I właśnie tu w takich wypadkach jest dobry praktyk. Ciroko wymaga, spoko. W takich wypadkach jest dobry praktyk, jakbym sobie na przykład Ciroka albo Neuromancję na późniejsze rundy wrzucił, ale tak to... Czy będę miał sabat? Będę miał sabat. Pozwól. Niech ci się przyjdzie. Jestem z muchą, co za pan brat. No i został mi Bratens. Spali się asymilacja. Ma Goliata. To jest na chillku. Chociaż on się rozdwoi, zniszczy mi. No okej. Okay. A zmniejsz swoją siłę połowę. Niszczy mi to, no spoko. Do lasu z nim. I poszczuć psami. No i rywal poddaje. Nie ma co zbierać. No cóż, tak to wygląda. Asymilacja z Renfri naprawdę, naprawdę daje radę. Także co, widzimy się na kolejnym pojedynku. I oby nie, oby był... Znaczy, fajnie się gra na te nowe talie. Widzieć coś nowego i fajnie. Widzieć, że ta talia, którą się złożyło dzień wcześniej, daje radę na te inne talie, które są również nowe. Więc to jest coś świeżego. No i fajnie się tym gra, fajnie się tym gra. Widzimy się na kolejnym pojedynku. No dobra, tego się obawiam najbardziej chyba. Te piraty będą naprawdę bardzo wysokim tierem według mnie. Bardzo wysokim tierem, ale ja mam jeszcze Angulem. Ja mam Angulem. Mam troszkę asymilacji. Mam Janusza Kalwejta. Więc chyba się nie boję tego aż tak bardzo. Do tego stopnia, że będę się starał chyba wygrać na równych.
tylko pytanie, czy on zapobiegł sobie trochę temu, bo są dwa sposoby na zapobieganie właśnie takiej angule. Po pierwsze, to jest albo zagrać scenariusz z kompasu, czyli nie mieć scenariusza w talii i tak się odchudzić, żeby zagrać go sobie z kompasu. Albo druga forma to jest grać jakiś megaskop albo inny losowy artefakt w talii, żeby ta angulem nie działała. Na Skellige takie megaskopy nawet mogą być fajnym point slamem, no bo jakiś tutaj ręba czy jakiś misiek. Naprawdę wydaje mi się, że nie byłaby to głupia opcja. Wydaje mi się w ogóle teraz, że będą większość tych manewrów bojowych to właśnie będzie ten przeklęty zwój, żeby dobierać, czy to właśnie Renfrey, czy to te scenariusze. Zobaczymy. Na razie Drakkar na powoli, okej. Na spokojnie Drakkar. I pytanie, czy ja chcę go cisnąć w tej rundzie? Okej, poczekam, aż on rzuci jakiegoś korsarza. Na razie Calvaita nie będę rzucał. Praktyk schodzi na hita, nie? To zostawiam sobie właśnie na tych korsarzy brązowych. Może nie zejdzie. Może zagrał Neuromancer, kiedy zablokuje. Nie znoszę, kiedy uciekają. Mam w sumie dwóch iluzjonistów, tylko że na pierwszej rundzie oni są cienkie bolki, nie? Czy grać angulem już teraz? On nie gra korsarza, kurczę. Okej, zagram Janusza. Naprzód! Synowie Nilfgaardu! Zagram Janusza. Żeby wyciągnąć z niego te jednostki z pancerzem. No naprawdę, boję się tych piratów. Według mnie to może być jeden z topowych tierów tutaj, teraz. W obecnej mecie. Jak nie nawet zero, bo... Zagrałem sobie takie dwa mecze towarzyskie. Będzie oczywiście deczek z piratów. Oj, to jest z Renfrey. Z Renfrey piraci. No to takich nie złożyłem jeszcze. Czyli dobrze, że nie grałem angulem. Ale to znaczy, że on ma Renfrey. On ma Renfrey na ręku. A to znaczy, że mogli mieć podwójną Renfrey w tej grze. Okej. Nie wiem, jak do tego podejść w sumie. Tu nie chodzi o to, żebyś nie powiedział, tylko to, co masz mówić. To już bym prawie zagrał. To będzie dla Renfrey w sumie. Terranowy, o kurczę. O tym nie pomyślałem. Czymże jest prawda, jeśli nie iluzją? Moja misja. Wtykać nos w nie swoje sprawy. 6 czy 5? To też byłoby fajne, ale... Dobra, zrobię tak, to jest 6 punktów. Ty, szefowa cię nie lubi. To jest 6 punktów. Punkcik zawsze więcej. I to też w sumie, okej. Okay. Mirror na Renfrey. To ciekawe. I Trismut, czyli to jest w ogóle... No dobra. Mogę 3 razy zagrać Renfrey tutaj. Chłopie... Nie zdajesz sobie sprawy, co tutaj nadchodzi. Każdy ma jakiś sekret. Okej, będę zbijał mu tego, ten Drakkar. Żeby... On trafił na cmentarz, żeby ci iluzjoniści coś robili. Kurczę, szkoda, że nie miałem... runicznego czarodzieja. Niech będzie. No na pewno ma Renfrey, bo sobie ją dobrał...
Niech mnie krepel ugryza! Tylko ugryza! Dobra, chyba zaryzykuję po prostu. Ubiję sobie ten drakar już, żeby był cel dla iluzjonisty. Zagram Bratensa i Lidera. Najwyżej to będzie głupie, ale chcę mieć tą podwójną rękę. Nie twarzy, którą na niej akurat wybijają. Sześć punktów znowu, czy... To i to jest 6, więc bez różnicy. To odpala dodatkowo asymilację. Jaśnie pani, to się nie spodoba. I patrzcie na to. Nie ma Renfri. Oż ty. Ogień. Nie ma Renfri. Albo ma Renfri i ma po prostu takiego pecha. No to ojajaj, no to tutaj troszkę zepsułem. Niedobrze, niedobrze się stało. Oddam to Mangulem po prostu. Przychodzi kiedyś taki czas, gdy trzeba srać albo oswobodzić wypadek. Żeby się nie pałętała. Ja chyba wezmę długą rundę, nie? Chyba wezmę długą rundę. Czy to w ogóle może być jakiś deczek? Z rent. Nie może być kompasu w sumie, żeby był scen. Nie zwróciłem uwagi, ile było kart w deku na początku. Pytanie, czy go cisnąć, czy brać długą rundę? Długa runda nie byłaby zła. Tutaj. Już mam tylko dwie asymilacje. Chociaż nie byłyby. Nie byliby źli też ci iluzjoniści. Przecież boję się tej długiej rundy w wykonaniu piratów. Bo nie mam tu też silników teraz. Dobra, lecimy. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestajemy w to wierzyć. Najwyżej będę żałował. Coś czuję, że będę żałował. Bo gdybym miał jeszcze tego Bratensa, kurczę... Ja nie wierzę, że on tam nie miał tej ręki, że sobie jej nie dobrał. Karmi morza mięsem głupców! Wszystko jest udane. Nie wierzę, że on tam nie miał Renfri. Dalej nie wierzę, że on sobie jej nie dobrał po prostu. Tym zwojem. Kurczę, gdybym miał tego runicznego czarodzieja, to bym miał 100% na nią. No trudno było, nie, kurczę, nie wiem, nie będę, nie potrafię chyba sobie tego teraz darować. Byle on ją rzucił przede mną. Byle on ją rzucił przede mną, tylko żeby on, kurczę, boję się, że on weźmie po prostu na lasce i tak, żebym nie dał jej szpiega. Znaczy, on wie, że ja gram... też Renfri. No bo z jednej strony grałem Calveita, to powinno mu... Przynajmniej mówić, że powinno mu mówić, że powinienem mieć jakieś taktyki, czyli nie powinienem mi się Renfri, ale zobaczymy, czy... Okej, on mi daje okazję do pasu. Nie wiem, czy z niej nie skorzystam. Że on tutaj nic nie oddał, ale nie wiem, co on tu gra. Jest ten Bjorn jakiś znowu. Może on nie dobrał? To już jest mankament tego, nie? A jak wbije igłę? Dobra, jeden tutaj szpiega. Trudno. Najwyżej będę liczył na tą Renfrizy. On chyba nie odda teraz tego lidera. Tak mi się wydaje. Zachowa go sobie na trzecią rundę.
A w co ja będę celował z Renfri? Obłąkany korsarz kolejny. Śmierć żeruje w krok. Kolejny korsarz. Niech będzie chyba rycerz. Już albo turniej. Okay, zagram turniej, żeby tego kataklizmu tu nie było. Płyniemy, walczymy, gramy, wełęcaj. Czy tak raz patrzę, jaka jest szansa, że dobiorę coś, żeby dać szpiega tamtej Renfri drugiej. No dobra, ja biorę lasce i spadam. Wow, mamy na 10 pancerz. Kuchar do miodu jak znalazł. No strach jest troszkę, strach jest. Wydaje mi się, że mogłem to trochę lepiej zagrać. No i pozbawiłem się też chyba tej drugiej Renfri. Chyba, że jakimś cudem to biorę teraz jeszcze mistrzynię tortur. Okej, okay, zostawiamy. Zostawiamy to. I spadamy. Tylko teraz czekam na tą Renfri. Może teraz? Tylko, że on lidera nie użył jeszcze. Jest krach. Pytanie, czy gra fokusję. Ja bym to ubił po prostu, nie? Wilgefortze mi jalo. Jak ma fokusję, pewnie ma. Tutaj za mało prowizji się zużyło jeszcze, żeby nie miał. Więc na razie mistrz plak. No jak nie będzie miał tej Renfri, to mam zawsze tego obłąkanego gościa, nie? Zawsze będę miał tego obłąkanego gościa. Na jeźdźcy. Kobiety, dzieci i starcy! Nie oszczędzamy nikogo! Głodem ich pokonamy. Opór zdusimy pragnienie. Czy mam mocny pancerz? Tutaj bardzo mocny pancerz. Bazową kopię. To może być nawet zabawne. W sumie mógł liczyć się z tym, ze scenem z kompasu. Nie mógł mieć kompasu, bo grał tą bandę Renfri. Tą Renfri, ja wiem, że on tam gdzieś ma jeszcze. Pytanie tylko gdzie? Mistrzyni tortur. Jeszcze się wstrzymam, niech idzie nasza Renfri. Kurczę, ten Wilgefortz. Dobra, niech spada krach. Tu bardzo misplayowałem. Bardzo misplayowałem, ale ten krach był po prostu zbyt niebezpieczny. Niedobrze, niedobrze się stało. No i teraz leci Renfri, nie? Teraz leci Renfri. Albo runiczny czarodziej najpierw. Dobra. On tam ma Renfri i... Ludzie to szumowiny. Wolę elfów, jasnoludy, skrzaty nawet. I terror. Tak strzelam. Nazywali mnie dzierżbą. Chcesz wiedzieć dlaczego? Wzmocnij bawozową. Zniszcz o jednostce 10 lub mniej. Okej, okay, chyba to wezmę. Zadaj wszystkim nie. Zadaj 7 i ob... Też nie chyba. Brąza nie mam. Mam brąza. To wtedy co bym zagrał? To jest w sumie za 7 punktów. A to jest za więcej. Okej, okay, wezmę to. Zagraj jednostkę o najniższym koszcie werbunku z Emisariusza albo Wiewiórę.
Odnowienie 7 nie. Nie. Najsłabszej na 12. Okej, okay, najsłabszej na 12. Niech będzie. Pytanie, czy on teraz tą Renfri użyje. Kurczę, jak nie użyje Renfri, no to lipa trochę. Jest Renfri, okej, okay, mamy dwa razy Renfri. Mam rachunki do wyrównania. Czyli co widzicie, wzmocni sojuszniczą jednostkę o wartość jej siły bazowej. Okej. Okay. I co? Zmieni siłę najsłabszej jednostki na 12. Okej. Okay. I już to robisz. Czy lubię się znęcać? Może troszeczkę. Dobra, będzie podwójna refri, chociaż nie wiem, czy to wystarczy. Chyba nie. On tu ma ten terror jeszcze. Chociaż zobaczymy, jak bardzo swing, jaki duży swing potrafi zrobić ta refri. Jeszcze ma Bjorna. Przez Boga, śladem przodu. Dobra, jest lipa chyba. Aczkolwiek nie traćmy wiary. Bjorn do sypu. Gramy Renfri. Nie kładź na mnie ciopkiem, ptaszku. Ja nie lękam się, ptaszku. No i co? Zadaj wrogiej jednostce 7 obrażeń. To byłoby 4 i tu 3, czyli to byłoby za 10. To nie. Stwórz kopię bazową. To byłoby za 8. Okej, okay, mam za 8. Mam za 10. I... za 18. Chyba to mamy. Patrzcie. Haha, ojejku, podwójna Renfri. Co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Jaki swing potężny. Nie widziałem, jaki tam był swing, ale... O kurde. O kurde. Panie i panowie. Tutaj może naprawdę być ciekawie. Naprawdę. Renfri z asymilacją. Wow. Wow, wow i jeszcze raz wow. No. Powiem szczerze, że nie wierzę. Także taki deczek naprawdę zrobił robotę. Zagrałem nim 3 mecze na treningu. Wygrałem 2, przegrałem 1. No i wygrałem 3 mecze rankingowe. Nie wiem, czy ten trening jest miarodajny, ale można powiedzieć, że jest wynik 6-1. Także no, jest... Mogę z czystym sercem polecić. Mimo to, że ten Calvate nie zawsze przychodzi, no to jak widzicie, ten potencjał z tej Renfri z tą asymilacją naprawdę solidny, zwłaszcza jak ją zagrywamy więcej niż raz. No to co, taki deczek mi się udało złożyć. Dajcie znać, co byście chcieli następnego zobaczyć na tym kanale. Może jakieś piraty właśnie. Może jakiś podwójny scenariusz syndykatu. Może jakąś inną Renfri. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Zostawcie oczywiście komentarz, lajka, subskrypcję, standardowy zestaw. No i co, ja się z wami żegnam. Do jutra, do dzisiaj może nawet. Zobaczymy, jak się ten filmik ukaże. Jak mówiłem, mam dużo pomysłów na deczki. Także... cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie się cieplutko, ogrywajcie deczki i dajcie znać, jak wam idzie w tym sezonie. Cześć!